zwłaszcza te osoby, które brały czynny udział w pracach zespołu, którym kierowała pani dyrektor Lucyna Kędzio. Bardzo dziękuję Państwu, że Państwo jesteście z nami. Witam prasę lokalną, witam Państwa na galerii, witam szefa PSL-u, witam panów radnych Rady Powiatu, witam szefa kombatantów, witam panów sołtysów i panią sołtys witam również. Witam panowie radni Was i panią Paulinę, bez której byłoby ciężko, aby sprawnie przeprowadzić dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, skład Rady jest dzisiaj 13-osobowy, dwóch kolegów radnych nie ma. Nie mam takiej wiedzy, czy dotrą, czy nie dotrą. Ufam, że będą dzisiaj z nami. W związku z faktem, iż jest nas 13, jesteśmy władni podejmować ważne decyzje, prawomocne uchwały. Już, moment. Pozwoliłem sobie zająć miejsce siedzące. Szanowni Państwo, bardzo bym prosił panów radnych, aby potwierdzili swoją obecność na dzisiejszej sesji na platformie Sesja. Dobra, bardzo dziękuję. W takim bądź razie, Szanowni Państwo, otwarcie sesji już jest za nami. W takim razie przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. W tym punkcie chciałbym Państwa zapoznać z dodatkowymi tematami, o które poszerzymy porządek dzisiejszej sesji. Jednym z punktów jest wniosek Pana Burmistrza, a w drugim jest mój wniosek o poszerzenie dzisiejszej sesji w sprawie organizacji oświaty gminy Wronki i ten materiał, który omawialiśmy, Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu na połączonych komisjach między innymi. A teraz oddaję głos Panu Burmistrzowi. Szanowni Państwo, Panowie Radni, chciałbym poprosić o poszerzenie porządku dzisiejszej sesji o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Wronki na stałe obwody głosowania. Dotyczy to nowej ulicy, która jest też wprowadzana projektem uchwały, jak dobrze też pamiętam. I co druga ważna kwestia, chciałbym panów radnych poprosić o zmianę porządku obrad i przesunięcie na sam początek projektu uchwały w sprawie bezpłatnej komunikacji na terenie gminy Wronki. I powiem dlaczego. Dlatego, że po podjęciu tego wniosku, zmianie porządku i podjęciu tej uchwały jako pierwszej, prosiłbym wtedy pana przewodniczącego o przerwę techniczną. Pani Paulina w formie elektronicznej zaraz po głosowaniu i podpisaniu tej uchwały przez przewodniczącego zarejestrowałaby wniosek elektroniczny, co daje nam jakby przyspieszenie i możliwość szybszego procedowania tego tematu. Dlaczego? Dlatego, że ta uchwała wchodzi w życie 14 dni po zamieszczeniu w dzienniku urzędowym, czyli trochę to jeszcze może potrwać. Każdy dzień jest tutaj ważny. W kontekście chociażby tego zamkniętego mostu, ale też jakby w kontekście tych sygnałów i tych próśb, które do mnie docierały w sprawie właśnie takiej komunikacji. Dlatego te dwa wnioski bardzo bym prosił, żeby panowie radni uwzględnili. Temat związany z oświatą wiem, że był dyskutowany na komisjach. Jest pani dyrektor SAP-u? Jest. Pani Lucyna. I z tego co wiem, został też zaopiniowany i przegłosowany. Tak? Pani potwierdza, pani Lucyna? Tak, potwierdza. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Przypominam tylko... Przepraszam bardzo, Szanowni Państwo, w związku z tym, że dzisiaj też w Poznaniu podpisujemy z Panią Skarbnik, z Panem Ministrem wniosek na blisko 70 tysięcy złotych na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Te umowy podpisujemy o godzinie 14. Dlatego Panowie Radni, przepraszam, ale będziemy tylko na początku sesji. Później już będziemy musieli opuścić, ale będzie nas dzielnie reprezentował, jak zawsze, Pan Burmistrz Dorna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypomnę tylko Państwu, iż wniosek zespołu oświatowego, którym kierowała Pani Lucena Kędzio, brzmiał następująco. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Wronki sprawozdania z prac komisji w sprawie organizacji oświaty w gminie Wronki. Więc tematem, którym zajmowaliśmy się na połączonych komisjach, był ten sam temat, ale w związku z prośbą zespołu zajmujemy się tym samym tematem również na sesji, ponieważ powaga sesji jest całkiem inna niż powaga połączonej komisji. Czy Panowie Radni mają jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę, oddaj głos. Panie Przewodniczący. A zapraszam do mównicy w razie czego. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzowie. Tutaj nie odcięli. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Tematami oświatowymi zajmowaliśmy się na komisjach, również odbyliśmy komisję wyjazdową szkół, między innymi szkoły w Nowej Wsi. Tam szeroko żeśmy omawiali ten temat. Ja w takim razie chciałem zapytać Pana Mecenasa, czy my musimy w tej chwili ponownie, nie wiem, w formie uchwały podejmować tu jakąś... Proszę bardzo. Panie Mecenasie, bym prosił, żeby ogólnie mi powiedzieć, o co chodzi. Co to za komisja? Kto ją powołał? Jakie wnioski tej komisji? Dwóch zdań. To jest jakaś społeczna komisja? Tak. Społeczna. Komisję powołał Pan Burmistrz Mirosław Wieczór. Więc nie widzę powodu, dlaczego akurat ten temat ma być na porządku sesyjnym. A nawet jeżeli Rada uchwali, to i tak nie będzie głosowania. Tak, to jest, sprawozdanie. Tak jest, zgadza się, to jest sprawozdanie. Tak jak inne sprawozdania też omawiamy na sesję. No tyle bym miał. Jakieś pytania są? No pytanie padło ze strony Jurka Śmijowskiego. Czy coś się stanie, w takim razie jest moje pytanie, czy coś się stanie, jeśli się tym tematem dzisiaj zajmiemy? Nic się nie stanie. No ale czytelny sygnał pójdzie w kierunku zwłaszcza rodziców, że Rada naprawdę chce tym tematem poważnie się zajmować. Nie tylko na komisjach, ale też i na sesji. No powaga sesji wymaga tego, że możemy się takim tematem też zająć na sesji. Tak, oczywiście Rada się może zająć, tylko powtórzę jeszcze raz, że potem nie może być głosowania na ten temat. Tak, Panie Mecenasie, my to wiemy. Czyli nie może być podjętej uchwały. Możemy tylko zaopiniować to. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Panie Burmistrzu, proszę tutaj nie manipulować. Tak? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, mamy dwa wnioski. Każdy z osobna przegłosujemy. Jest wniosek mój o poszerzenie porządku obrad o sprawę organizacji oświaty w gminie Wronki. To jest to sprawozdanie, o którym rozmawiamy cały czas od paru minut. I drugi temat jest związany z poszerzeniem porządku obrad wnioskowany przez Pana
burmistrz w temacie, w dwóch tematach. O zmianę porządku obrad w projekcie uchwały w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej i temat obwodów do głosowania, projekt uchwały w załączeniu. Bardzo proszę. Pierwszy wniosek jest mój. W takim bądź razie, Szanowni Państwo, przypominam, że zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad 56. sesji Rady Miasta i Gminy Wronki punktu dotyczącego sprawozdania z prac komisji w sprawie organizacji oświaty w gminie Wronki. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciw? Dobrze, bardzo dziękuję. Punkt przeszedł. I teraz będziemy głosowali wniosek o poszerzenie porządku obrad. Wniosek pana burmistrza. Wydaje mi się, że od razu obydwa. Możemy obydwa, tak? Bardzo proszę, kto jest za zmianą w porządku obrad? O te dwa. Dobrze, dobrze. Kto jest za zmianą w porządku obrad wynikającą z wniosku pana burmistrza? Kto jest za? Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciw? Dziękuję bardzo. Jeszcze uzgodnię tylko z panią Pauliną porządek. Minuta przerwy, zaraz będziemy kontynuować. Odświeżamy porządek obrad. Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu teraz porządek obrad po zmianach. Tak, w punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołów z 53, 54, 55 sesji. W punkcie czwartym przyjęcie interpelacji i wniosków radnych. W punkcie piątym informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W punkcie szóstym informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku. W punkcie siódmym informacja burmistrza z realizacji uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki podjętych w pierwszym półroczu 2018 roku. W
punkcie 8 sprawozdanie z prac Komisji w sprawie organizacji oświaty w gminie Wronki, w punkcie 9 sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 sierpnia. W punkcie 10 mamy tą pierwszą uchwałę, najważniejszą, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Wronki. W punkcie 11 rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu miasta i gminy Wronki. W kolejności rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wronki na lata 2019-2023. W kolejności rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W kolejności rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji. Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Stare Miasto. Punkcie 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonania zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym 476 zlokalizowanego na działce, i tu mamy numer podany, miejscowości Obelzanki, gmina Wronki. Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Wronki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wronki na lata 2018-2023, a także rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. I odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, zapytania i wolne głosy. I w punkcie 24 mamy zamknięcie sesji. Czy Państwo mają jakieś uwagi, radni? Dziękuję bardzo. W takim razie proszę o przegłosowanie porządku obrad jak w sentencji. Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki i przyciskamy odpowiedni przycisk na tablecie. Kto jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Bardzo dziękuję. Jednogłośnie został przyjęty porządek obrad. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu kolejnego, przyjęcie protokołów z ostatnich trzech sesji.